wytrawnego ucha. Rap sztuka. Puszta dla wytrawnego ucha. Byk nieokiełznana, nie zamknięta w ramach, jak od Boga dana. Jak termodynamika dla fizyka niepojęta, jak wszechświat dla człowieka ust mi nie zamyka. Posługuję się nią, choć są tacy, którzy drwią, wytykają palcami, mówię im: Bóg z wami. Od lat ponad podziałami, drobnymi krokami, rapu surrealista jak Salvador Dali. Rap sztuka to jak uderzenia dłuta, kształtuje się materia. Słowo i nuta, precyzyjna kompozycja oddziaływuje w wielu kierunkach. Rzeźbię w tym coraz głębiej na swoich warunkach. Niejednoznaczny przekaz jak na obrazach i rysunkach. Zabiera mnie w inny wymiar jak cybertaksówka. Niejednego to mierzi, wyższa półka. Będzie łatwo to stwierdzić, gęsia skórka. Bo rap to artyzm, już dość pogardy. Traktuję go jak sztukę, zobacz ile jest warty. Nie jak chuj bezbarwny, lecz wielowymiarowy. Jest jak język dla artysty, jeśli wie co z nim zrobić. Nie mogę się pogodzić, co z tą sztuką chcą tu zrobić. Jestem po to, by przeszkodzić i rapu sztukę tworzyć. Za noc partaczy wodzić, bo chcą się na niej wozić. Dla rapu rzemieślników napisane jest nie wchodzić. Młode pokolenie nie pamięta pionierów, coraz więcej pozerów. Pcha się na afisz, stare dobre płyty znajdziesz u koneserów lub wyszukasz w czeluściach internetu jak potrafisz. Obecnie mamy wiele prac do wglądu, w tym zalewie błota złota szukaj pod spodem. Nowe technologie znaczą nic bez prądu, kwantyzacja auto-sync, auto-tune, vocoder. Dlatego pewnie idę dalej, wciąż do przodu i zaznaczam. Jestem artystą hip-hopowym, nie masz przed sobą partacza, nie podążam za chwilą. I to właśnie jest przyczyną pewnych swego jak ludzie, którzy za przekonania giną. W tym natłoku rapu wokół, ja ogół mam na oku. Uprawiam rapu sztukę, wciąż dotrzymuję kroku. Ustalamy tu zasady, więc zapraszam do zabawy. Zabawy z rapu sztuką, w sens broniony rapu tłuką. Wyobraźnia, warsztat, różnorodność technik, grubszy, pekli. Zostawiamy ślady na powierzchni. Nie marnujemy czasu na szukanie mecenasów, bo jesteśmy niezależni. Samorodna pasja, mam w sobie coś niepokojącego. To mnie fascynuje, tak jak pracę Witkacego. Parę słów dla tych, co nie wiedzą o co chodzi. Tam jest sztuka, gdzie rodzi się dyskusja, pogarda i podziw.